Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, a to już jest 7 odcinek z gry Ryzen. I mam wrażenie, że gra jest trochę za głośno. Chociaż nie wiem, zobaczę szybko, tak? Dźwięk. O, troszeczkę powiedzmy jest za głośno. Efekty trochę zmniejszymy. Tło też. Żeby, wiecie, nie było za głośno. Dobra. Mam jakiś kufer żeglarza, ale chyba już został przeszukany. No pewnie. No i dobra. No i co dalej możemy tu robić w tym miejscu? Bo ja za bardzo się nie orientuję, co ja mam robić w tej chwili. Po prostu straciłem, tak jak powiedziałem w Gothicu, rachubę. Kurde, miotła by się przydała. To bym coś zrobił, pościerał te kurze. Skąd ja miotłę wytrzasnę? Jeśli możecie wiedzieć. Bo chyba gdzieś można taką miotłę kupić. Przynajmniej kupić, bo nie wiem, czy od kogoś mogę dostać. Tak od razu. Ale zobaczmy na misję jeszcze. Aktualne. Nowi rekruci muszą przejść szkolenie. Dobra, zgłoś się do mistrza Arika, gdy pokonasz wszystkich trzech. Ale jeszcze jestem za słaby na tę misję. Zalicz próbę każdego maga. Dalman potrzebuje nowicjusza, gdy będzie przekopywał za niego gnój. O, jakieś jabło. Jabolo. To jest ten koleś, Harlock. Dobra, nieważne. Poukradałbym ci te wszystkie rzeczy, ale wiesz, ty tu jesteś, a zaraz zacząłbyś mnie nawalać, to wiesz. Nie opłacałoby się to robić. No dobra, no. Myślałem, że sobie pod kratkiem wezmę kuferek i kurczę, coś zrobię. Ale widać, że nie wolno mi tu kraść, dlatego sobie zostawię moją upartość do kradzieży. A to już chyba było. Nie, jakiś Ignatius. Aha. Czyli mam się teraz na nauce skupiać, super. Jakby tego mało brakowało. No ja chcę się stąd wydostać, ja chcę już coś robić ciekawszego, a nie tkwić w tym, kurde. Dla mnie to są lochy, powiem wam szczerze. Kurde, ja bym tego dziada już ubił dawno, ale jestem słabiutki. No i no mam trochę złota. No to możemy. Czekaj, chciałem pohandlować. Hola hola, nie tak od razu. W ogóle na czym. Aha, ja mam tą włócznię. Tak, kupowałem sobie tą włócznię. A co? O, mamy. Aha, to ubranie rekruta. Myślałem, że jakieś inne. To bym też sprzedał. Łopata. Mam za dużo patelni. Nóż kuchenny. Aha. Już mi się gorąco robi, ale muszę jakoś wytrzymać. Żądło, ząb, o, zęby można posprzedawać. Skrzydła. Kości. No to są naprawdę grube. Może nie grube, ale jakieś są pieniądze. Aha. Dobra. Okej, to już dokonujemy wymiany. Tak, dostaniemy też 16 sztuk złota. A ty co jeszcze możesz mi takiego fajnego zaoferować? Młot kowalski, młotek złotnika, szczypce złotnika. No, czyli nie masz tu nic ciekawego. Ja stąd sobie idę. To jest twój pokój, jak nie mam, więc raczej do niego wstępu nie będę miał zbytnio. To jest ten sprzątacz, który może nam dać więcej siły. A wiecie co? Pokusimy się sami tam.
Może teraz jakoś spróbuję sił z tym gościem. Dobra, ja bym się zmierzył z tym Arikiem. Zaryzykuję teraz. Dobra, idziemy. Druga runda, już nie wiem, która to runda tego gówna, które trzeba pokonać. A! Ja mam tu włócznie tego. Może ubiję. Come on, bitch. O kurde. Fuck. Fuck is shit. Muszę być uważny. No, ubiję cię kiedyś. Przyrzekam. O, dostał. Tylko, że ja się z nim będę długo patyczkować. O kurde. On cały czas blokuje. Nie! Fajnie! On wziął moją broń! Nie, no co za szczyl! Oddawaj moją broń! Ja pieprzę. Czekaj. No tak, tym razem jestem gotów. Ale on ukradł moją broń. Jakim prawem? O! Jeszcze mam miecz dwuręczny. No proszę. Nawet nie zauważyłem. Dobra. Tylko jeszcze chcę ten sobie wypić miksturkę. O, proszę. Może teraz go jakoś ubiję. Już się ciekawie zapowiada. Może teraz będę miał szansę go ubić. Kurde, dalej słabo. A, ładnie. Ładnie ten mieczyk tnie, jak na zardzewiały. O, dobre. Tnij, tnij, dobrze, tnij. Musisz go teraz pociąć. Dasz sobie radę. Jesteś czempionem. O kurde, ale laga dostał. A, no nie, no stary! Co to ma znaczyć? Zaraz mi znowu padniesz. Kurde, laga dostałem, to musiałem stracić pół życia. Rzeczywiście. Fajnie. Okej. Okej. Nie tracę go z głowy. Muszę się na nim skupić. Wyłącznie. Nie, ten mieczyk ładnie tnie, tylko za wolne ataki wprowadzę. Ładnie obrywa. Ładnie, idzie mi coraz lepiej. Może zaraz go ubiję, jeżeli się nie zdekoncentruję. Dobra. Ładnie. O kurde, padaj, sucze. Jeszcze, to jeszcze śmierzyć. Wow. Dobra. No dajesz, dajesz. Atakuj. Mhm, jasne, na pewno. Kurde. Skontrował to. No, come on. O kurde. Nieźle, nieźle. Widać, że się skupił na mnie. Ale ja się nie dam mu. Spokojnie. Ja mam dwuręczny, a on jednoręczny. To ja mam trochę większe szanse. Ale jest szybszy. Ale teraz zaczął blokować to ostro.
O kurde. Dostał. O, znowu dostał. Wow. O, dobrze, ładnie. To był dobry kombos. Aż się poce. No to czuję. Kurde. Denerwuję się leciutko. O, ale mocnego gnata dostał. Ładnie, dobrze. Idzie ci coraz lepiej. Ubij dziada. O kurde. Nie! Nie! Pół życia mu skradłem, a ten jeszcze mnie ubił. Nie, oddawaj broń, oddawaj broń. Ja się nie zgadzam na coś takiego. Ja pieprz. A ja już nie mam z czego go bić. No świetnie, no to żem się dorobił. O Boże. Boże, Boże, ile ja mam w ogóle złota? 5. Nie no, zarąbiście, zarąbiście. Z łuku go wykończę. Aha, fajnie, że ten łuk coś mu robi. Czekajcie, bo będę musiał wczytać te postępy. Gra, wczytaj. A to jest chyba ten automatyczny save. Kurde. To, żem się dorobił. Dajcie mi jakąś broń do diabła. Kurde, byle co. Byleby to fajnie cięło. Ja nie mogę, nie. Taka okazja do ubicia go i przepadła. Przepadła. 100 sztuk złota za taką broń. Kurde. No nie wiem, musiałbym coś znowu sprzedać. A, tego nie mogę sprzedać. To zarąbiście. A, wartość w złocie. Magiczne światło. A nie, mogę te czary posprzedawać. A, 40, 60, telekineza. O, dobra. Dokonuję wymiany. I kupuję sobie włócznie. O, proszę. Dzięki. Ja nie mogę. Nie, no ten kolej jest naprawdę przerąbany. Będę musiał teraz naprawdę ostro z nim jechać. Bo ten koleś się nigdy nie podda. Będzie mnie wiecznie męczył. Ja się już spociłem jak, nie wiem, co. Jak jakiś menel. Że tak brzydko powiem. Ale no na serio. No, już mi się nie fajnie robi na twarzy. A jeszcze tym bardziej, jak on mnie ubił, miał pół życia. I te pół życia musiał je wykorzystać, no i mnie ubił. Ten właśnie nieciekawy sposób. Coś jeszcze mogę zjeść, wypić, cokolwiek, kurde. Dobra, ostatni raz ryzykuję, a jak nic nie pójdzie, to co innego zrobimy. Chcecie dziadzie w końcu ubić. Ale fajnie, że on się może leczyć jeszcze po tej walce. A ja kurde nie mogę. O! Ach! A kurde, nie, musiałem się speszyć. No chodź. Kurde. Nie, jest naprawdę dobry. No chodź. A czemu anulowane? To jest grane. Aha, fajnie, bo ja nie mogę. I'm ready for you this time. Let's go. No fajnie, fajnie, że mu się udało to zablokować. No chodź, come on.
Aj, nie. To niemożliwe, żebym go jeszcze ubił. O! A włócznie to potrafił zostawić. Jaki kolo. Nie, no. Serio? Nie! Tu wszystko to jest. Ja nie mogę. Myślałem, że on tam wziął. Ja nie mogę. Ale ja się dałem normalnie tak po prostu skołować. No. Ja nie mogę. Super. Dobry jesteś, naprawdę. Mistrzu, jakich jest mało, tak naprawdę. Może nie, może teraz się zajmiemy inną misją, bo naprawdę, no, kurde. Może coś ciekawszego byśmy tu zaczęli robić. A walka kostorem spieprzać mi z tymi skillami. Sorki, że tak jestem już poddenerwowany, ale nie dość, że jest tak gorąco, że chyba nie można oszaleć. Mam aż zamiar zaraz włączyć wentylator, ale będzie mi szumiało znowu przy nagraniu. No i wiecie, no, nie będzie tak fajnie. A tak to z drugiej strony jest mi tak szalenie gorąco na twarzy, że normalnie nie idzie wytrzymać. Kurde. No muszę coś zrobić, bo tak to chyba zawaliłem na całej linii tego Ryzena. Rekrut zwykły. A jest pieprzajcie mi z tym rekrutem. Świniaki. Pentaki. Nie kupię wina. A on może mnie nauczyć kradzieży kieszonkowej i skradania, ale nie mam złota oczywiście. Gdzie jeszcze mogę sobie takie misje skołować? Powiedzcie mi, bo ja sobie też zadaję już pytanie, jaki jest sens tego, że ja tu jestem w klasztorze? Widać, że chyba żaden. No jedyne, co mogę jeszcze zrobić, zaraz się dowiem. Mistrz Witus może pomóc w rozwiązaniu. Kaspar pomoże ci w... O Boże, a ja tego Kaspara zabiłem. O ja pieprzę. Kurde. Kiedyś otworzę. Mam tą książkę całą tej wiedzy. No tak, fajnie. No ja to już czytałem. W tym problem właśnie, że już to czytałem. Ale co ja mam tak naprawdę u licha robić? Powiedzcie mi, pomóżcie mi, bo ja już kompletnie straciłem rachubę we wszystkim. W tym co robię. Chyba się zbugowałem, o ile się nie mylę. O kurde. Ojedź. Kryształ. O Jezu. Się zabiłem. Huhu. Ekstra. Wczytam sobie autozapis. Do tego momentu, gdzie właśnie miałem walczyć z tym gościem. Kurde, ale się spociłem, to strasznie. Aż ze mnie się leje, powiem wam szczerze. Ten miecz dwuręczny gdzie jest? O proszę. Ja jeszcze raz bym z nim was zawalczył. O kurde, jest okazja do pokonania takiego ziomka jak on. A możliwość do tego jest naprawdę niejednokrotna. Dobra, teraz cię ubiję, dziadu, więc możesz się już powoli żegnać ze swoim dotychczasowym życiem. Z
Teraz trzeba się skupić, nie wolno mi się rozproszyć. No, chodź, chodź. Wow. No, taki hardy. Kurde, blokuje cały czas. O! Dobrze, o to chodziło. Dobra. Tak specjalnie mu podchodzę, żeby sobie zrobić miejsce. Dobrze. Patrzę cały czas tylko na niego. A, zrobił unik. W związku z tym to było rozsądne posunięcie według niego. Dobrze, dostał. Dobrze, obrywa. Kurde, mocny. O kurde. Jep. Taki siardy. Staruchu. Dobrze. O kurde. Ej, on się zbugował na chwilę. Takie miałem wrażenie. Bo jakby się wbił w tą ścianę. Dobra. O, dostał. Okej. Ładnie mi to idzie. No nie blokuj z tego, tylko daj mi się w końcu pokonać. A jak cię ubiję, to... Wow! O kurde. To już było ryzykowne. Ale jakoś to wyszło. No, come on, come on! O kurde. Skontrował to. Znaczy, sparował. Bo jakby zrobił kontrę, to by mnie pocisnął. A on w tej chwili tym mieczykiem swoim może mnie na dwa hity pocisnąć, więc... Więc jest duża szansa, że mnie może pokonać. Ale jak będę uważał, to wygrana będzie po mojej stronie. Ładnie. Ach! Dobrze! O to chodziło. Kurde. Zrobił unik. O, dobrze. No ja cię kiedyś pokonam, mówisz. Kurde. Ładnie. Aj, 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 nieładnie tak. Daj się w końcu uderzyć, staruchu. O, dobrze. Musisz mi się tak dawać. Kurde, zablokował. Dobrze. I jeszcze trochę. Zaraz go ubiję. O kurde. Ładnie. Zblokował. Ach, i jeszcze troszeczkę. I zaraz spadnie. Kurde, zblokował to. Aj, nie poddaje się tak łatwo. Kurde. Zaczął coraz częściej blokować. Kurde. Nie mogę teraz w ogóle go zaatakować. Kurde, dostał, ale to za mało. Wal w niego. O kurde. Ale uskoczył. Dobrze, i jeszcze trochę, jeszcze szczypta. Jeszcze szybko. Dobrze! Uhu! W końcu. Gin, znaczy gin. Dawaj moje całe złoto. 300 miał. Ja pieprz. Ja się spociłem jak krówka po polu chodząca. I co? Ja am a master. Keep that up for 5 or 6 months. You did well.
You're a natural. Thank you. Oh yeah. Pięknie. Udało nam się. To znaczy, że pewnie mamy teraz poparcie u innych. To dobrze nawet, że mam takie poparcie. Kato. Gdzieś to był jeszcze jakiś William. Aha, ten Kosturm, ale to mnie nie interesuje. Vitus. Oh yeah, in new level. You have shown discipline. It's now time to take your training further. Vince will allow you into the upper parts of the monastery. Oh yeah. Dobra. Dobra. Aha. No i możemy teraz przekroczyć progi klasztoru. Świetnie. Tam może już zakończymy odcinek. Skończyłem szkolenie. Dobra, dziękuję. Wiecie co? Ja bym tu już zakończył odcinek. Wiecie co? Tak, zakończymy już. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie go. Myślę, że wam się spodobał. A jeśli tak, to nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Ja się już tutaj z wami żegnam. Z tej strony bardzo przepocony Skorpio. I na razie, do następnych odcinków.